Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny, 15 odcinek z serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich. I dzisiejszy temat to bezpieczny przez nowe narodzenie. Bezpieczny przez narodzenie na nowo. I jeżeli teraz popatrzymy na ten temat, to od razu widzimy, że narodzenie na nowo ma to do siebie, że jest procesem nieodwracalnym. Ten nieodwracalny proces jest na tyle kluczowy, że na przykład, jeżeli otworzymy sobie Mateusza, rozdział 7, to tutaj widzimy takich ludzi, którzy byli wyznawcami Chrystusa, ale Pan Jezus mówi do nich: nigdy was nie znałem. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I jeżeli porównamy ten fragment z Ewangelią Jana, 10 rozdział, i tutaj w 10 rozdziale mamy powiedziane: ja jestem dobry pasterz, od 11 wersetu. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. I moje mnie znają, jak Ojciec mnie zna, i ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. Czyli widzimy wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus zna swoje owce. Natomiast tych ludzi z 7 rozdziału Mateusza nigdy nie znał. Nigdy. Nigdy nie znał. Powiedział: nigdy was nie znałem. Czyli to byli ludzie, którzy nigdy nie byli owcami Pana Jezusa. Nigdy nie byli to chrześcijanie. Mimo że nigdy nie byli to chrześcijanie, to tu wyraźnie mamy powiedziane, że oni co robili? Mówili: Panie, Panie. Wiemy, że bez Ducha Świętego się nie da powiedzieć o Panu Jezusie Pan. Tak? Bo pierwszy list do Koryntian mówi, że tylko w Duchu Świętym można powiedzieć o Jezusie, że Jezus jest Panem. Czyli widać, że osoba niewierząca, osoba idąca do piekła, ma od Boga dar Ducha Świętego polegający w tym zakresie, że może nazwać Jezusa Panem. Bo jest tu wyraźnie powiedziane: Panie, Panie. Czyli dary duchowe są darowane przez Boga osobom nienawróconym. Zresztą jest to widoczne w tym, że Antychryst przecież będzie robił znaki i cuda, a Antychryst nie będzie w żadnym razie osobą, która jest uczniem Pana Jezusa. Tak samo, jeżeli popatrzymy nawet na ucznia Pana Jezusa, Judasza, który nigdy nie był wierzący, to Judasz też miał możliwość robienia znaków i cudów. Znaki i cuda Judasza były takie, że on po prostu głosił nawet Ewangelię i nazywał Pana Jezusa nawet przyjacielem. A Pan Jezus nazywał go przyjacielem. Choć Judasz nigdy nie był zbawiony. I nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A co jest wolą Ojca, tego Ojca, który jest w niebie? Pan Jezus to zdefiniował w Jana 6 rozdział.
Jana, 6 rozdział. A to jest wola Ojca mojego, który mnie posłał, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. Mniej więcej tak te słowa brzmią. I teraz postaram się je znaleźć. Tak, 39 werset. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi w Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Czyli widzimy jednoznacznie, że chodzi o to, że wolą Ojca jest to, aby wierzyć, tak? Każdy, kto widzi w Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. To jest wola Ojca. I to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi w Syna miał i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Całkowicie też jest ważne, aby wykonywać dzieło Boże, tak? Bo to jest spokrewnione z tym. A to znajdujemy też w Jana 6, rozdział 28 werset. Rzekli więc do Niego, co mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Więc widzimy jednoznacznie, że tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, czyli tylko ten, kto wierzy w Pana Jezusa, tylko ten jest zbawiony. Czyli nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, albo inaczej, tylko ten, kto wierzy w Pana Jezusa. W owym dniu, czyli w dniu, który tutaj jest dniem pewnego rozliczenia. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Prorokowali w imieniu Pana Jezusa. Jak Judasz, jak Bileam. Bileam był przecież niezbawionym człowiekiem, a mimo to, że był niezbawionym człowiekiem, prorokował w imieniu Pana i mało tego, proroctwo jego się spełniło. A tak samo Ananiasz prorokował w imieniu Pana, nawet nie wiedząc o tym, że to zrobił. Ewangelia Jana 50 do 52 wersetu jest mówione, że on prorokował jako arcykapłan, a był niezbawionym człowiekiem, który posłał Jezusa na śmierć. Więc prorokowanie w imieniu Pana, nawet jeżeli to się sprawdza, nie ma żadnego najmniejszego znaczenia, bo Bóg dary daje i wierzącym, i niewierzącym. Deszcz Boży spada na złych i na dobrych. Plony rodzą się rolnikowi niewierzącemu i wierzącemu. Tak samo dary Ducha Świętego są dawane i ludziom niewierzącym, i ludziom wierzącym. I teraz, jeżeli popatrzymy dalej, w owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? Wypędzali demony i też myśleli, że to już jest coś. Ale Judasz też wypędzał demony, choć nigdy nie był wierzącym. I to jest jednoznaczne, że niewierzący ma możliwość wypędzać demony. I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. No, czynienie cudów nie jest wyznacznikiem bycia dzieckiem Bożym. Cuda może nawet antychryst czynić. I cuda czynią również demony, bo jest powiedziane, że żaby, trzy demony podobne do żab będą różne rzeczy robić. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że te elementy związane z robieniem cudów, czy z przemawianiem, albo wręcz prorokowaniem w imieniu Pana Jezusa, czy też w imieniu Jezusa wypędzanie demonów, to nic nie znaczy. Pan Jezus mówi, że nigdy nie znał tych ludzi.
A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Nigdy ich nie znał, bo nie byli z owiec jego. Nigdy nie byli to ludzie wierzący. I to jest bardzo ważne, żeby być narodzonym na nowo, bo bezpieczny przez narodzenie na nowo, przez nowe narodzenie, to jest taki, który jest rzeczywiście owcą Pana Jezusa i jest znany Panu Jezusowi Chrystusowi. I to jest bardzo ważne. W Jana 10, rozdział 27, werset. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Czyli widzimy jednoznacznie. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Tutaj widać trzy rzeczy w tym fragmencie. Po pierwsze, nieważne co robi człowiek, jeśli nie słyszy i nie słucha głosu Syna Bożego. Nie jest on wtedy chrześcijaninem i Chrystus nie uważa go za jednego ze swoich. Nigdy go nie znał. Tak? Po drugie, nieważne co o sobie samym mówi, jeśli nie idzie za Chrystusem. Jest tylko oszustem, pozorantem i hipokrytą. Widzieliśmy to w 7 rozdziale Mateusza, ale też przecież jest Jakub, rozdział 2. Jakub, rozdział 2, 14 werset. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? Cóż to pomoże, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę? Mówienie, że się coś ma, nie znaczy, że to się ma. I to jest kluczowa rzecz, że do nieba idą zbawieni, a nie ci, którzy podają się za zbawionych. A więc po drugie, nieważne, co o sobie człowiek mówi, ważne jest, czy idzie za Panem Jezusem Chrystusem, czy nie jest oszustem, czy nie jest pozorantem, czy nie jest hipokrytą. Bo nieważne, co o sobie mówi, jeśli nie idzie za Chrystusem, jest tylko oszustem, pozorantem i hipokrytą. Obłudnikiem. Hipokryta to obłudnik. Po trzecie, trzeci punkt, który widzimy w tym 10 rozdziale, 27 wersecie. Owce moje, głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. To ten trzeci punkt, to taki człowiek często sprawia pozory przez to, że jakiś czas naśladuje zewnętrznie Chrystusa. Ten fałszywy człowiek, ten naprawdę nienawrócony, nienarodzony na nowo. Więc taki człowiek fałszywy często sprawia pozory przez to, że przez jakiś czas naśladuje zewnętrznie Chrystusa, a potem się od niego odwraca, jak Judasz. Jak też opisany przez Piotra apostoła, drugi Piotra. Drugi list Piotra, 2:22. Łatwo zapamiętać, bo jest 2:22. 2:22. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. O kim Piotr takie straszne słowa mówi? No więc tutaj wyraźnie jest powiedziane, jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, czyli poznali Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, czyli widać, ewidentnie, że zaczęli nawet pozorować, że zewnętrznie pewne rzeczy układają się w ich życiu. Lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować. Czyli widać, że to nie było coś, co wypływało ze środka, tylko coś, co było wpływem zewnętrznym. To stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.
Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Czyli widać, że Judaszowi byłoby lepiej, gdyby nigdy nie spotkał Chrystusa, niż to, że przez 3,5 roku chodził z Chrystusem i nie nawrócił się nigdy. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Świnia i pies to nie jest owca, prawda? Czyli widać wyraźnie, że słowa sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Gdyby ten pies i ta świnia staliby się owcami, żadne z nich nie wróciłoby do swojego brudu. Ale pies pozostał psem, a świnia świnią. One się tylko na chwilę umyły albo zwymiotowały, a nie zostały na zawsze obmyte i odnowione, tak żeby się przemieniły przez narodzenie na nowo w owcę, tak? Dlatego wróciły do starego sposobu życia. Z owcami Chrystusa jest zupełnie inaczej. Owce Chrystusa idą za Chrystusem. Nie próbuj nawet sobie wmawiać, że jesteś owcą Chrystusa, jeśli za Nim nie idziesz, bo Boga w ten sposób nie nabierzesz. Nieważne, czy kiedyś wyszedłeś może do przodu w czasie ewangelizacji. Nie ma znaczenia, może jakiemuś księdzu, pastorowi, popowi, zakonnicy, czy tam jakiemuś innemu funkcjonariuszowi religijnemu, pastorowi, liderowi powiedziałeś, że cię coś poruszyło. To nie ma znaczenia. To nie jest istotne. Istotne jest to, czy Chrystus cię zna, czy poznałeś Pana Jezusa Chrystusa jako twojego osobistego Zbawiciela, czy rozmawiasz z Panem Jezusem Chrystusem jako twoim własnym Zbawicielem, jako twoim własnym przyjacielem. Boga nie nabierzesz. Nieważne, czy kiedyś wyszedłeś do przodu, powiedziałeś modlitwę grzesznika, podpisałeś świadectwo wiary, zacząłeś płacić może jakieś składki kościelne, może i zrobiłeś te rzeczy, a jednak nadal jesteś zgubionym grzesznikiem. Aby stać się owcą Chrystusa, trzeba narodzić się na nowo. A kiedy człowiek narodzi się na nowo, otrzymuje życie wieczne. Nie ma już od tej pory świadomości grzechów, bo jest powiedziane w Hebrajczyków, że jeśli ktoś ma świadomość grzechów, to znaczy, że za niego nie została złożona doskonała ofiara, tylko jakieś podróbki. A więc nie ma żadnej świadomości grzechów. Ma po prostu życie wieczne, ma pełnię życia. Owcę można poznać po tym, że naśladowanie Chrystusa sprawia jej prawdziwą radość i przyjemność. Kto Pana Jezusa Chrystusa nie naśladuje, nie jest chrześcijaninem. A jak jest z tobą? Zastanów się chwilę nad swoją wiarą, bo to jest kluczowa sprawa. Bez tego w ogóle ani rusz. To jest normalne, że tylko narodzony na nowo chrześcijanin jest bezpieczny. Pozorant nie jest bezpieczny. I kiedy grzesznik staje się świętym przez żywą wiarę w Chrystusa albo żywą wiarę w Chrystusie jako Zbawcy, staje się także dzieckiem Ojca Niebiańskiego i przez to członkiem Bożej rodziny. Wszystko to nazywa się w Piśmie nowym narodzeniem, przemianą z psa w owce albo przemianą ze świni w owce albo przemianą z wilka w owce. Generalnie narodzenie na nowo powoduje, że chrześcijanin ma życie wieczne, narodził się na nowo, stał się częścią nowego stworzenia. Jest to równie realne jak narodziny fizyczne, a nawet bardziej realne. I wiąże się z ogromnymi następstwami, gdyż sam Bóg daje swojemu nowemu dziecku prawa, przywileje i cześć, jakie naturalnie przypadają dziecku Bożemu. I to myślę, że Jana 3 rozdział, 3 werset warto do tego przeczytać. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset. Odpowiadając, Jezus
Rzekł mu, zaprawdę, zaprawdę opowiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego w starym przekładzie. Czyli jednoznacznie widzimy, że nowe narodzenie to nie przenośnia, to bardzo konkretna rzeczywistość. Tak jak akt narodzin fizycznych powołuje do życia nową osobowość, tak też nowe narodziny dają początek życia nowej osobie, która jest w Bożej rodzinie. Dzieło odnowy, czyli nowych narodzin albo stanie się częścią nowego stworzenia, jest owocem służby Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który sprawia, że dzieło niebiańskiego stworzenia dochodzi do skutku. I Jana bym kontynuował z 3 rozdziału, 5 werset. Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Albo ze starszego przekładu gdańskiego, jeśli by się ktoś nie narodził z wody, słowa i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli widzimy jednoznacznie, stając się teraz dzieckiem Bożym, wierzący staje się dziedzicem Bożym i współdziedzicem z Jezusem Chrystusem. Osiąga pozycję wyjątkowej czci i niezmierzonego bogactwa. Cała ta operacja dokonana jest uczciwie i prawnie. Wszystko jest wzięte pod uwagę i skrupulatnie rozważone. Prawowitość narodzin dziecka Bożego jest bardzo ważna w Bożym planie. Co więcej, cała ta sprawa jest dziełem Bożym, dziełem Pana Jezusa Chrystusa jako jedynego prawdziwego Boga, dziełem Boga Ojca jako jedynego prawdziwego Boga, dziełem Ducha Świętego jako jedynego prawdziwego Boga. Jest to jeszcze jeden dowód wielkiej Bożej miłości do tych, którzy miłują Syna Bożego oraz wspaniałej łaski dla tych, którzy przyjmują Boże zbawienie. Więc tutaj jest to bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym. Pierwszy list Jana przeczytamy teraz. To jest list pod koniec Biblii. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 1-2 werset. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim On jest. Albo ze starszego przekładu, patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziadkami Bożymi nazwani byli. Najmilsi teraz dziadkami Bożymi jesteśmy. 1 Jana 3 rozdział 1-2 werset. Jeszcze może z Rzymian 8 rozdział 17 werset. Rzymian 8 rozdział 17 werset. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czyli widzimy jeszcze ze starszego przekładu, a jeśli dziećmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami w prawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Rzymian 8:17. Realność nowych narodzin ze wszystkim, co niesie z sobą, wyklucza późniejszą możliwość unicestwienia. Nie da się cofnąć narodzin. Nie da się cofnąć nowych narodzin. Bóg, stwarzając nowe życie, uczynił je bardziej realnym niż życie fizyczne. To nowe życie przewiduje wszelkie nadzwyczajne okoliczności i możliwość nawet popełnienia grzechów przez wierzącego, i te grzechy nie naruszają tego życia. I mimo że grzechy są złem i Bóg nienawidzi grzechów, nigdy grzechy nie mogą sprawić, aby nowonarodzone dziecko Boże utraciło swoją duchową istotę. Traktowane są te grzechy inaczej niż w przypadku człowieka nienarodzonego na nowo.
Nowe narodziny są narodzinami do wieczności. Chrześcijanin jest dzieckiem Bożym na wieczność. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa. I z tym powiązane jest, z tym dzisiejszym tematem, zagadnienie tego, gdzie będziemy się znajdować w tysiącletnim królestwie, albo inaczej w Nowym Przymierzu. Więc czy Pan będzie mieszkał z nami na ziemi w czasach Nowego Przymierza albo w czasie tysiącletniego królestwa? Nie. Odpowiedź jest nie. Mieszkaniem Chrystusa i Jego niebiańskiej oblubienicy jest niebo, czyli chrześcijanie narodzeni na nowo będą mieszkać w niebie. Pan z pewnością zstąpi na ziemię ze swoimi niebieskimi świętymi. Czyli my jako chrześcijanie zstąpimy na ziemię na chwilę. I nogi Pana Jezusa staną wówczas na Górze Oliwnej. Pan Jezus wprowadzi swój lud w dawno przeobiecane, błogosławione królestwo. Odbędzie także wjazd do Jerozolimy, a miasto to będzie stolicą jego ziemskich rządów w czasie Nowego Przymierza. Lecz nie będzie on mieszkał na ziemi, jak również my jako chrześcijanie, my jako jego oblubienica, czyli zbór, też nie będziemy mieszkać na ziemi. Będzie ona panowała z Chrystusem nad całą ziemią. Członkowie zboru będą się udawali w różne miejsca królestwa, aby podać do wiadomości rozkazy Chrystusa i dopilnować sprawy ziemskiego królestwa w czasie Nowego Przymierza, lecz mieszkaniem ich będzie zawsze niebo. Mieszkaniem chrześcijan narodzonych na nowo z czasu łaski będzie zawsze niebo. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że jesteśmy bezpieczni przez nowe narodzenie. Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, jesteś narodzony na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, jesteś na zawsze bezpieczny. Zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. I to jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. To nie ma nic wspólnego z doktryną kalwińską, która mówi o zachowaniu świętych. To jest całkowicie inny koncept. To jest tamta nauka jest pochodzenia rzymskokatolickiego od rzymskokatolickiego doktora kościoła nazywanego tak, bo on jest takim właśnie doktorem teologii rzymskokatolickiej. Augustyn się nazywał. I od Augustyna swoje błędy również wzięli kalwiniści, jak i luteranie. Natomiast ta koncepcja zachowania świętych to jest całkowicie co innego. Czyli nie mówimy o tym, bo tego Biblia nie uczy. Biblia uczy, że kto uwierzył w Pana Jezusa jest na zawsze bezpieczny. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienia utracić się nie da, bo obietnice Boże są taki amen i one na zawsze gwarantują wieczne bezpieczeństwo chrześcijaninowi. Niech Bóg ci błogosławi. Jeśli potrzebujesz Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać SMS pod numer 739-089-088, e-mail czytaj.biblie@onet.pl, na adres stacjonarny czytaj@biblie-31-63-500 Ostrzeszów albo CMS Chrześcijańska Misja do Studentów, skrytka pocztowa 328 50 950 Wrocław 68. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pytaj pod filmem albo przez telefon, który podałem, można zadzwonić do mnie. I jeżeli potrzebujesz na przykład kontaktu z wierzącymi w twojej okolicy, bardzo często okazuje się, że kogoś z danej okolicy znam i mogę polecić. Więc jeżeli będziesz miał takie życzenie, to skontaktuj się ze mną, może coś uda się zaproponować tobie i będzie to w przyszłości procentowało tym, że będziesz miał społeczność z innymi wierzącymi. Z Bogiem.